11 listopada. W historii Polski tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli, 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Dzisiaj na tym krótkim apelu też przedstawimy krótką scenkę przygotowaną przez panią magister Halinę Kępę i panią Beatkę Zapart i uczniów klasy czwartej. No, dziś na 11 listopada, czyli na święto odzyskania przez Polskę niepodległości. No to świetnie, jesteśmy ugotowani. Nie dość, że zostało tak mało czasu, to jeszcze ten temat. Przecież to brudne jak plasty z olejem. Nie martw, tak? Może nie będzie tak źle. Czy nam się to podoba, czy nie? I tak musimy pozostać. Miejcie odwagę, nie wychodzą same. Również w naszej gminie. Tylko niektórzy przyszli na tę mszę świętą, by dziękować Bogu za dar wolności, by błagać Chrystusa o siłę, moc, o mądrość, jak żyć w wolnej Polsce. I dlatego, tak jak nasi pradziadowie ojcowie, nieustannie musimy wołać od powietrza głodu i wojny: zachowaj nas, Panie. Ojczyznę wolną błogosław nam, Panie. Tak jak ten dzisiejszy bohater Ewangelii, każdy z nas, jeżeli chce być dobrym Polakiem,
odpowiedzialnym uczniem, pracownikiem, dyrektorem, kimkolwiek, musi często wołać: Jezusie mistrzu, ulituj się nad nami. Boże Wszechmogący, Sprawiedliwy Boże, spraw, byśmy dalej wytrwali w honorze. Wystokrotniła się w sercach odwaga, aby odmienił się los, co nas smaga. Aby ta walka w imię Twoje wszczęta w skrwawionej Polsce pokruszyła pęta. Jeśli miłe jest żołnierskie męstwo, daj broni naszej Twe błogosławieństwo. Amen. Za poległych w walce o wolność i niepodległość polskiego narodu, aby odnaleźli wieczny pokój w domu Ojca w niebie, a ich ofiara pozostała na zawsze w pamięci żyjących. Ciebie prosimy. Za rządzących, aby uczciwie i mądrze służyli dobru społeczeństwa oraz troszczyli się zwłaszcza o ludzi najbardziej bezradnych. Ciebie prosimy. Dobremu Bogu polećmy tych wszystkich, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Na różnych polach, w różnym okresie, w różnym czasie. To są miliony zabitych Polaków. Aby Polska była Polską. Abyśmy mogli być dzisiaj chociaż trochę ludźmi wolnymi. Błagajmy o miłosierdzie dla nich. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Wieńce złożą delegacje władz samorządowych gminy Żegocina i gminy Laskowa w osobach pana Jerzego Błoniarza, wójta gminy Żegocina, bardzo proszę, oraz pani Stanisławy Niebylskiej, wójta gminy Laskowa, wspólnie z przewodniczącym Rady gminy Laskowa panem Piotrem Stachem. Pan przewodniczący Rady gminy Laskowa Piotr Stach składa również wieniec w imieniu posła Rzeczpospolitej Polskiej pana Wiesława Janczyka.